Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Zieliński. I bardzo Ciebie proszę, Tomku, powiedz kilka słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz. Od 23 lat zajmuję się sprzedażą. To jest moja taka sprzedaż polegająca na tym, że wsłuchuję się w klienta, słucham słów, które padają. 23 lata doświadczenia w różnych korporacjach. Teraz już na swojej własnej działalności jestem prezesem Akademii Komunikacji. Uczę sprzedawać, pozyskuję klientów dla moich klientów. Ogólnie rzecz biorąc, szeroko pojęta sprzedaż. Czyli wieloletnie ciekawe doświadczenie, bo i korporacje, i jakby na własny rachunek, myślę, że mogą być podstawą i fundamentem do wskazania obszarów, które możemy z tych naszych doświadczeń zawodowych przenosić do rodzicielstwa. I serdeczna prośba o podzielenie się Twoim doświadczeniem. Moim zdaniem to, co można przenieść, należałoby przenieść, to jest właśnie podnoszenie słów. To, co w sprzedaży bardzo fajnie działa, przełożyć na ten grunt rodzinny, to jest to, żeby podnosić słowa, żeby być ciekawym słów, które padają, tak? Bo w słowa, które dostajemy od różnych ludzi, te słowa im cięższe, tak jak ja dzisiaj o tym wspominałem, im cięższe i mocniejsze te słowa, tym większy prezent do odpakowania. Podnosząc te słowa, będąc ich ciekawym, możemy się dużo rzeczy dowiedzieć. Niektórzy po prostu nie wiedzą, jak pewne rzeczy zakomunikować, więc ubierają to w strategie, które są nieraz dla nas niemiłe, nieraz takie, których wolimy nie słyszeć, ale będąc ciekawy tego, co tak naprawdę chodzi, jesteśmy w stanie rozpakować te strategie i zorientować się, o co tak naprawdę chodzi. Bo w moim takim mniemaniu pytania, które padają, są tylko po to, żeby zacząć komunikację, żeby zacząć o czymś rozmawiać. Ktoś nie wie, jak na co zapytać, ktoś nie wie, na co zwrócić uwagę, więc pyta w taki sposób, jaki umie. Mając nadzieję, że po raz pierwszy może mu nie odpowiemy, tylko będziemy ciekawi, o co tak naprawdę pyta. Czy to dziecko nasze, które przychodzi z rysunkiem i pyta się, czy nam się to podoba, to tak. Ono rzeczywiście chce poznać naszą opinię, czy inaczej? Nieraz jest tak, że chce, ale przeważnie o coś woła. Woła o zauważalność, woła o to, żeby ktoś, o jakiś rodzaj zauważalności, woła o pobycie razem, o porozmawianie o nim, o różne rzeczy może chodzić. Więc zanim następnym razem opowiemy ładny rysunek, nieładny rysunek, albo o to było ładne, to było nieładne, to bądźmy ciekawi. Zanim oczywiście ocenimy ten rysunek, zorientujemy się, co tam tak naprawdę na nim jest, to bądźmy ciekawi, dlaczego to dziecko przychodzi, dlaczego ono o coś nas pyta, czego być może w tym kontakcie szuka, bo on przychodząc do nas, wiesz, ja nie mam takie zdanie, że my nieraz jesteśmy zmęczeni pytaniami dzieciaków, tak? Bo tych pytań jest bardzo dużo, ale nieraz jest tak, że te pytania, wiesz, ja zawsze mam głęboki szacunek do pytania, które ktoś ci zadaje, a dziecko tym bardziej, bo dopóki pyta, to ci ufa, tak? Więc jak ufa, to jest dla mnie wszystko, więc nie odpowiadając na te pytania, będąc ich ciekawym, podnosząc słowa, jesteś w stanie do wielu rzeczy się dokopać. Może jakieś rzeczy brakujące, których ja nie widzę, może jakiegoś problemu, które ten ktoś nie wie, jak go zakomunikować, jak o nim powiedzieć, a nieraz w tym takim pozornym, mamy ładny rysunek, albo to ładny rysunek, jest dużo więcej. Podnieś, odkopać te prezenty i być tego ciekawym. Tak. Ja też to doświadczam jakby na moim przykładzie i rzeczywiście bardzo wartościowe wskazania. Tomek, i dziękuję Tobie za te obszary, które pokazałeś, bo rzeczywiście te drobne słowa i drobne zachowania, drobne pytania mogą z tym mieć jakby wielką wagę i myślę, że wykorzystanie tej wiedzy, o której mówi Tomek dzisiaj, może wznieść nasze relacje na wyższy poziom, czego Wam serdecznie życzę. I ja. Tomek, dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i życzę wszystkiego dobrego w biznesie, w rodzicielstwie. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.